Srebra się bardzo cieszę, tak, bo to już jest nasz mistrzostw Europy, ale myślę, że dziewczyna naprawdę, widać było w niej doświadczenie, technika, wszystko. I nie było innej opcji chyba. Po 4 miesiącach treningów zdobyła mistrzostwo Polski na Olimpiadzie w Kadyce. W tym roku powtórzyła mistrzostwo Polski. Aczkolwiek te wszystkie dziewczyny, które przyszły na trening pierwszy raz, zdobyły medale. Dobrze tego w tym roku na Olimpiadzie Złoty Dominika, 3 srebrne i 1 brązowy medal. Ze klasyfikacji klubowej, współzawodnicy dzieci i młodzieży, drugie miejsce w kraju. Monika Kobylarz ma 15 lat, chodzi do sportowej szkoły, także jest to osoba, która ma niezłe warunki, ale nie tylko bokserskie, ale ogólnie dobrze biega. Jest sprawna dziewczyna fizycznie, trenuje około 3 lat. Zdobyła już 2 krążki złote na Mistrzostwach Polski. Także można powiedzieć, że jest jedną tutaj z naszych takich, że tak powiem, gwiazdek kobiecych. No jest to młoda dziewczyna, więc w przyszłości daje to dobry prognostyk na to, żeby zdobywała
medale jak z najwyższego kruszywa. Jak poszła na pierwszy trening, to miałam nadzieję, że to będzie jeszcze jeden i koniec. Tak jak wiele różnych rzeczy były, tańce, gitary, granie, także miałam nadzieję, że to może miesiąc pociągnie i będzie jakaś zmiana, no ale ciągnie to jakoś dalej. Nie wiem, czy to jakaś moc wytrzymała z kaczorami dwoma, to chyba coś w tym jest. No jakaś, może połknęła bakcyla, może nie wiem, czy to jakiś jej główny cel w życiu będzie i czy jest. Na pewno. Ale na razie to robi, jest z tego tytułu szczęśliwa, więc no, pozostaje nam się chyba tylko cieszyć i nie wiem, trenerzy dostali też jakąś lekcję po tych zawodach, wiedzą co trzeba więcej, co trzeba mniej, co trzeba w ogóle w tej chwili jeszcze robić, żeby... Po jakich zawodach? No po tych mistrzostwach. Ja wiem, co trzeba, nie tylko okres treningowy i to wszystko. Charakter ma i chyba ta ostatnia jej walka to pokazała, bo ona tak naprawdę to przetrzymała dzięki tej wielkiej swojej woli. Pierwszym razem nie myślałam w ogóle, że są jakieś turnieje, że będę boksować szybko tak na sparingi, jakieś sparingi albo jakieś takie rzeczy. Myślałam, że najpierw pochodzę, podartuję troszeczkę, wypiję worek, tak minie rok, a zaczęłam... Docelowo celujemy i myślimy, że zdobędzie medal na Mistrzostwach Olimpijskich. Do tego programu ją przygotowujemy, aby zdobyła medal w Mistrzostwach Olimpijskich. Także już, że tak powiem, dobry start na to jest, bo jest wicemistrz Europy. Do Olimpiady następnej jeszcze mamy kilka lat, także celujemy w medal olimpijski. But here I am.